29 czerwca. Wigry rozpoczęły przygotowania do drugiego swojego sezonu w pierwszej lidze. Piłkarze mieli urlopy, no nie wypoczywał dyrektor sportowy naszego klubu, Jacek Zieliński. Dużo pracy kosztowało pana, żeby no, skompletować kadrę zespołu, która no, jeszcze nie jest gotowa. No nie jest gotowa i w zasadzie to prace jakby równolegle były prowadzone. Jedna część pracy polegała na rozmowie z zawodnikami, którzy ewentualnie mogliby trafić do naszego klubu, a druga na drugim torze jakby toczyły się prace związane z utrzymaniem tych zawodników, których mamy. No i negocjacje były często bardzo, bardzo trudne. Skończyło się na tym, że no większość zawodników u nas zostaje. Straciliśmy czterech zawodników z różnych powodów, to nie tylko kwestie finansowe, ale też często kwestie sportowe, piłkarzy, którzy szukali szczęścia w ligach wyższych, czyli dwóch środkowych pomocników, skrzydłowego i napastnika i tutaj te wakaty musimy uzupełnić. Przypomnijmy, powiedzmy, kto odszedł. No, sprawa jest jakby jeszcze nie przesądzona, ale trudny temat jest z Adamkiem i to na dwóch płaszczyznach. Na jednej w kwestii dogadania się z agentem i druga jeszcze kwestia, która by nas ewentualnie czekała, to rozmowa z macierzystym klubem. Także dwa trudne etapy do przebrnięcia i tutaj szanse na powodzenie oceniałbym na 20%, może jeśli by to procentowo dało się ująć. Dwóch pomocników, Rafalski i Kopczyński podstawowego składu. To są spore braki, ale no, czynimy starania, żeby przyszli zawodnicy na te pozycje nie gorsi, a jeśli by się udało, to niektóre z tych planów by wyszły, to no, być może lepsi. Czwartym jest Neriusz Walskis. No i czwarty jest Neriusz Walskis i potrzebujemy tutaj skrzydłowego i tutaj w tym momencie no, jesteśmy w tej kwestii jeszcze trochę z tyłu, powiem szczerze. I mieliśmy kilka kandydatur, ale z różnych powodów no, nie doszło do podpisania umów. No i potrzebujemy oczywiście jeszcze jednego młodzieżowca, bo na ten moment mamy trzech dobrych młodzieżowców, ale to jest ilościowo za mało, żeby sobie poradzić całą rundę w kwestii jakby obsadzenia pozycji młodzieżowca. Piątym, który odszedł, to właśnie młodzieżowiec Maciej Wasilewski. O, Maciek Wasilewski, zależało mi na tym, żeby został. On był troszeczkę rozczarowany tym, że tak mało grał. Szukał szczęścia w innym klubie. Ma jakieś propozycje. Jestem z nim cały czas w kontakcie, bo zależyło mi na tym, żeby został. No ale on decyduje o swoim losie. Miał jakieś inne plany, także no szkoda, ale prawdopodobnie już też bez Wasilewskiego będziemy na przyszły sezon. No ich koniecznością jest zastąpienie tych, którzy odeszli, no nie gorszymi piłkarzami. No i właśnie w tym jest problem, bo gdyby chodziło o uzupełnienia składu, w poprzednich okienkach transferowych braliśmy na poszczególne pozycje nie tylko jedynki, ale też i dwójki. Braliśmy zawodników też do rywalizacji, mieli przeznaczone różne role. A teraz, kiedy ten skład się ustabilizował na takim niezłym sportowym poziomie, no potrzebujemy zawodników, którzy wniosą jeszcze więcej jakości do naszego zespołu i tu już obracamy się wśród zawodników takich, którzy patrzą w kierunku ekstraklasy bardzo często i w związku z tym te rozmowy też nie są łatwe na ten moment, bo wielu z nich szuka szczęścia w ekstraklasie, przygotowują się ze swoimi drużynami ekstraklasy albo jeżdżą na testy do klubów naszej najwyższej ligi. No i dopiero potem myślę, że będzie jakaś szansa na to, żeby jednego czy drugiego namówić do gry w pierwszej lidze. Bo chciałem przypomnieć, że w poprzednim sezonie, latem, też w okienku letnim, no te takie mocne ruchy zrobiliśmy w zasadzie w sierpniu. Przyszedł Adamek, przyszedł Kopczyński, przyszedł Rafalski. To jest taki moment bardzo nerwowy i dla klubu, i dla zawodników, ale można ciekawe ruchy zrobić wówczas. Na dzisiejszych zajęciach pojawiło się dwóch testowanych graczy. Młody napastnik, który grał kiedyś w GKS-ie Bełchatów, a ostatnio w trzecioligowej Romicie Gołdap i pomocnik Michał Pietroń. Do kiedy oni zostaną u nas?
No to jest, nie umawialiśmy się dokładnie, jak długo będą przebywać w naszym klubie. Myślę, że będzie okazja jeszcze po treningu porozmawiać i jakieś tam pierwsze wnioski też trenera po tym treningu, bo to są zawodnicy na pozycje, które szukamy. No, młodzieżowiec, który był nam niezbędny, no i zawodnik, który grał na pozycji numer 6. Rozpoczynamy meczem pucharowym 25 lipca. Liga rusza 1 sierpnia. Co do tego czasu? Jak będą wyglądały przygotowania? No, pierwszy tydzień przygotowujemy się na własnych obiektach. W zasadzie do 6 lipca. 6 lipca są testy sprawnościowe. Wcześniej jeszcze w sobotę zagramy mecz towarzyski ze Zniszem Pruszków. Drużyna z Pruszkowa przyjedzie do nas. O godzinie 13 zagramy w sobotę, 4 lipca. 7 wyjeżdżamy na mini zgrupowanie, bardzo krótkie, w zasadzie 4-dniowe. Wyjeżdżamy 7 lipca do Białej Podlaskiej, gdzie będziemy trenować na bardzo dobrej płycie i zagramy 2 mecze towarzyskie, 8 lipca z Pogonią Sielce i 11 lipca z Górnikiem Łęczna na głównej płycie Górnika, bo to jest ostatni test mecz Górnika przed startem Ekstraklasy. I po powrocie gramy z Kownem i ostatni mecz przed meczem pucharowym z Olimpią Zamrów. Także tak wyglądają sparingi i to już będą przygotowania oczywiście po powrocie z Białej Podlaskiej na własnych obiektach.